Z tej lekcji dowiesz się, jak zbudowany jest atom, czym jest ładunek elementarny oraz na czym polega elektryzowanie się ciał. Zapraszam! By zrozumieć budowę atomu potrzebne są informacje z zakresu mechaniki kwantowej, więc od razu zaznaczę, że opowiem Ci o atomie w formie uproszczonej. Atom składa się z dodatnio naładowanego jądra, które budują dodatnio naładowane protony oraz elektrycznie obojętne neutrony oraz krążących wokół jądra z dużą prędkością elektronów, cząstek ładunku ujemnym. Krążą one wokół jądra w różnych odległościach, tworząc tzw. powłoki elektronowe. Atomy są niewielkie. Ich promień ma długość rzędu 10 do minus 10 metra, a masa waha się od około 1,67 razy 10 do minus 27 kg do 5 razy 10 do minus 25 kg. Masa elektronu jest 1836 razy mniejsza od masy protonu lub neutronu, więc prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym. Ale rozmiary jądra są około 100 tysięcy razy mniejsze niż rozmiary całego atomu. Atom jest obojętny elektrycznie, bo liczba dodatnich protonów jest równa liczbie ujemnych elektronów. Wartości ładunku elektronu i protonu są takie same, różnią się tylko znakiem. Oznaczamy je jako minus e lub e. Ładunek o wartości E nazywamy ładunkiem elementarnym i jest on równy 1,062 razy 10 do minus 19 kulomba. Coulomb to jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI. Jego nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Charles'a Augustin'a de Coulomba. 1 Coulomb to bardzo duży ładunek elektryczny, bo wynosi on 6,24 razy 10 do 18 E. Ciekawostka! Charles Logisten de Coulomb oprócz tego, że był fizykiem, to był także oficerem w wojskach inżynieryjnych. Zajmował się elektrostatyką, magnetyzmem, a także teorią maszyn prostych. Sformułowano zależność zwaną prawem Coulomba dotyczącą wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków elektrycznych. Wróćmy do naszego atomu. Jak mówiłam, wokół jądra po swego rodzaju orbitach, czyli tzw. powłokach elektronowych krążą elektrony. Ostatnia powłoka jest szczególna. To powłoka walencyjna. Jeśli elektron lub kilka elektronów zostanie z niej oderwanych, to zaburzy to równowagę elektryczną atomu i powstanie nam jon. Wyróżniamy jony dodatnie, czyli kationy. Powstają one gdy od atomu oderwie się elektron lub elektrony. Z kolei jony ujemne, aniony, powstają gdy atom przyjmie na swoją powłokę elektronową dodatkowy elektron lub elektrony. Gdy więc pocieramy o siebie dwa elektrostatycznie obojętne ciała, jak balonik i kawałek tkaniny, Elektrony odrywają się od jednych atomów i przyłączają się do innych. Elektrony z tkaniny przechodzą na powierzchnię balonu. W tej sytuacji na balonie będziemy mieć nadmiar ładunków ujemnych, a na tkaninie niedobór ładunków ujemnych. A w atomie zaczną przeważać ładunki dodatnie. Czyli balon naelektryzował się ujemnie, a tkanina dodatnio. W związku z tym elektryzowanie ciał polega na przenoszeniu elektronów z jednego ciała na drugie. Uwięziony w jądrach atomów dodatnio naładowane protony nie mogą się w ten sposób przemieszczać. Gdy ciało zostanie naelektryzowane, przemieszczą się elektrony. A najmniejsza porcja nadmiarowego ładunku, jaka może zostać zgromadzona na danym ciele, jest równa wartości ładunku elementarnego. Ładunek ten może mieć znak minus, gdy mamy nadmiar jednego elektronu, lub znak plus, gdy jednego elektronu brakuje. Podsumowując, każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotnością ładunku elementarnego. Pozostaje nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, skąd możemy wiedzieć, w jaki sposób elektryzuje się dana substancja, dodatnio czy ujemnie. Można to odczytać z tak zwanego szeregu trybu elektrycznego, gdy substancja znajduje się bliżej znaku plus, elektryzuje się dodatnio, a gdy bliżej jej do znaku minus, elektryzuje się ujemnie. Jeśli na przykład szklankę potrzemy jedwabną szmatką, Szkłona elektryzuje się dodatnio, a jedwa pojemnie. Im dalej dwie substancje znajdują się od siebie w szeregu trybu elektrycznym, tym silniej się elektryzują. Zapamiętaj najważniejsze. Atom jest zbudowany z jądra i elektronów tworzących powłoki elektronowe. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony. W obojętnym elektrycznie atomie liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów poruszających się wokół jądra. Protony mają ładunek dodatni. Elektrony mają ładunek ujemny a neutrony są elektrycznie obojętne. Ładunek elementarny to ładunek elektryczny protonu, którego wartość wynosi 1,602 razy 10 do minus 19 Coulomba. Jednostką ładunku w układzie SI jest Coulomb. Każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotnością ładunku elementarnego. W trakcie elektryzowania między ciałami mogą przemieszczać się jedynie elektrony. Protony nie mogą się przemieszczać z jednego ciała na drugie.